Witam serdecznie Państwa. Chciałbym dzisiaj coś powiedzieć na temat bardzo ciekawego produktu, który mamy w ofercie. Jest to piec do sauny opalany drewnem A120 i piec także opalany drewnem, nieco mniejszy, Aston 12. Co jest ciekawego w konstrukcji tego pieca? Dlaczego on jest godny naszej uwagi? Otóż jest to piec, który jest dedykowany zarówno do sauny fińskiej, jak do, także do rosyjskiej bani. Ten piec umożliwia uzyskanie bardzo, bardzo fajnej, miękkiej pary. Dlaczego? W konstrukcji tego pieca przewidziano dwa ciekawe miejsca, które znajdują się powyżej paleniska. W tych miejscach układamy kamienie, zarówno tutaj, jak i tu. I największą zaletą tych komór specjalnych, które tutaj widzimy, jest to, że ułożony tutaj kamień nagrzewa się do temperatury powyżej 400 stopni. Dzięki temu woda, która trafia do tej komory wewnętrznej, pozwala nam uzyskać bardzo drobny dyspersyjnie parę. Ta para jest nazywana przez znawców sauny, bani rosyjskiej miękką parą. Ponadto do każdej z tych komór prowadzi specjalny kanał, który doprowadza do tej komory wodę. U góry montujemy lejki, do których nalewamy w trakcie seansu wodę. Jeden kanał doprowadza wodę do górnej komory, gdzie kamień jest nieco mniej przegrzany, natomiast drugi doprowadza wodę do dolnej komory. Oczywiście można także polewać kamienie, które znajdują się wokół konstrukcji rdzenia piecu. Do tego, żeby umieścić tam kamienie, jest dedykowany specjalny kosz. W tym koszu i w tych dwóch komorach mieści się łącznie 130 kg kamienia. Mówimy tutaj o modelu Aston 20. Jest to piec dedykowany do sauny albo bani, która ma kubaturę od 12 do 20 metrów sześciennych. Chciałbym także zwrócić uwagę Państwa na to, że piecek posiada przeszklone drzwiczki, bardzo ciekawy system umożliwiający regulację płomieni, czyli możemy sobie tutaj otwierać, regulować przy pomocy pokrętła. Wewnątrz mamy palenisko, może nie będzie tutaj tak to widać dokładnie, które pozwala nam uzyskać dosyć wysoką sprawność, bo sprawność na poziomie niemalże 70%. Drewno jest bardzo dobrze przepalane, wypalane i uzyskuje się bardzo dużo ciepła z niewielkiej ilości drewna. Piec oczywiście, jak Państwo widzicie, jest przewidziany do instalacji w ścianie. Jest to piec tunelowy. Ten element pieca należy bezwzględnie obmurować cegłą. Kruciec tego pieca ma 115 mm, czyli system kominowy także powinien być o średnicy 115 mm, chyba że jest możliwość zastosowania redukcji i możemy wtedy przejść ze 115 na 120 mm. Jeżeli chodzi o mniejszy model, ten dedykowany do sauny o kubaturze od 6 do 12 metrów sześciennych, on posiada tylko jedną komorę na kamienie, które się przegrzewają do wyższej temperatury. Nie posiada dwóch komór.